Kolejna część przed nami, przede mną, kolejna część docierania, etapu docierania Triumfa. I to już ostatnia, bo już mam 570 km przejechane. Dzisiaj zaplanowałem jakieś 240, więc w zasadzie od poniedziałku będę się umawiał na przegląd. Zobaczymy, ile osób dotarło, bo tutaj na BP się umówiliśmy. Zaraz będzie wszystko wiadomo. Jak się wszyscy przyjadą, którzy się zdeklarowali, to z kilkanaście osób powinno być. Co tu jest grane, kuźwa? Za darmo? A, jeszcze tu jest Piciu. Ło, ale ale przypał. Skąd, nie, więcej was matka nie miała w chacie? Jak tam, Patryczku? Dobrze, łączymy się? Spierdalaj. Rozładowany mam. Jedzie jeszcze ten, nie? Czy trzeba się jeszcze poczekać? No już jest. Chyba się będzie podnieść na kolumnę. A, jest. Dobrze jeszcze zapali? Pol. Co? Pol. Ciągu, w końcu go wyciągnąłeś tej. O kurwa. Siódemeczka, taka znajoma jakaś. Ja bym ją kiedyś widział. Ja bym ją kiedyś widział. Kto tracerem przyjechał takim ładnym? Ty? Nie. A, pojechał tracerem. Oni na zmianę jeżdżą. Wszyscy na jednym. Aha, wy razem jeździcie. Trzech nawrotkach jest. Jest Graszki, piękny Triumf. Miała być jeszcze... Dwie dziewczyny jeszcze miały być. Dobra, Kazik zatankuje i jedziemy, nie? Bo kurde, ja pierdolę gorąco. Trasa jest prosta, w prawo, w lewo, tam w lewo, potem w prawo. O, i tam właśnie za kapliczką w prawo. No właśnie, o to w drogi. Nie chce mi się tego kasku zdejmować, wiesz? Peter, będą jakieś pauzy po drodze? Czy bierzemy na raz? Na raz. Na raz, kurwa. Pauzy. Teraz drugie oko. Jeszcze jakieś pytania? Ja pierdolę. No nie wiem, jak na pewno się rozdzielimy gdzieś, no bo raczej nie sądzę, żeby tu każdy zdążył na światłach, gdzieś jak tu jedziemy przez takie dość ruchliwe miejsca. Może się uda, ale bo potem już poza zabudowanym to już będzie luz. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz połowa się zgubi. Nie policzyłem, ile jest motocykli, no ale tak na oko z 20 kilka nawet. No niestety peleton musiałem zawrócić, bo się okazało, że koleżanka miała dzwona, wyleciała z zakrętu i potaskała motocykl i wracamy, bo tam część ekipy została. No jadąc w takim peletonie 20 osób, no nie jestem w stanie widzieć, co się dzieje na końcu. Dopiero na skrzyżowaniu się zgadaliśmy, że coś się wydarzyło, także jedziemy. Motocykl podobno
uszkodzony i koleżanka tam coś z barkiem ma, także... Ach, jo. A taki piękny dzień się zapowiadał. Halo? No, jesteśmy. To ty do mnie dzwoniłeś, jak ja tak nie. No bo wiesz co, bo tu. No, bo wiesz. No. Jak on się zacieśnia, to nie się po karetkę, prawy barek, prawy most. No. Sytuacja wygląda następująco. Koleżanka pojechała do szpitala, prawdopodobnie złamany obojczyk. Po motocykl przyjedzie jej facet. No ma uszkodzenia, ale nie na tyle, żeby nie szło nim jechać, więc pojedzie nim do Poznania. Dwóch kolegów zostało przy tym motocyklu. Czterech pojechało do chaty, także grupa się zrobiła już teraz taka trochę mniejsza. No nikt się nie spodziewał, że to się tak rozegra temat. Także nie wiem, czy ja tutaj też tej traski nie skrócę. Bo już mi teraz pokazuje, którą godzinę, 16:15. No zobaczymy. Jedziemy teraz na Orlen, się zebrać wszyscy i postanowimy, co robimy. Zrobiłem przed chwilą w głowie takie jedno podsumowanie. Ile osób jest mniej na naszym wypadzie w tej części tutaj, drugiej części wypadu, to wyszło mi, że 8 osób, z czego jedna do szpitala. Pozdrawiam cię, Grażynka. Mam nadzieję, że to wszystko będzie jakoś sprawnie pójdzie twoja rehabilitacja i szybko wrócisz na motocykl. Także taki piękny dzień szybko przerodził się w taki dość smutny, tak, bo nic poważnego się tak naprawdę nie stało, bo to był, no, chwyciła pobocze po prostu koleżanka. No ale no mimo wszystko, no, uszczerbek na zdrowiu, także żal. Jedziemy dalej, grupa bardziej kameralna. Teraz mamy chyba z 10 motocykli łącznie, więc będzie trochę przyjemniej, że tak powiem, do ogarnięcia. Jest tak potworny upał, że to jest trudno opisać. Ja nie mam tutaj termometra, no dzisiaj miałoby 34 w cieniu, więc podejrzewam, że już jest godzina 14, więc podejrzewam, że jest właśnie taka temperatura aktualnie. Pomału kończymy eksplorację wiosek w okolicy Poznania. No zrobiliśmy 200 km raptem, ale jest tak gorąco, że nawet się nie chce za bardzo. Chłopaki tam stoją w tym słońcu. No trudno, trzeba było poczekać z nami w sklepiku i się piwka bezalkoholowego napić. Triumph RS. I siódemeczka. No to, że coś się dzieje, czy nie? O, dzieje się. W sensie samochody stoją, więc coś będą trenować zaraz. No dobra. Zobaczymy, co to tam się nagrało, pewnie niewiele. Taki ten dzień rozbity przez ten wypadek, niestety. Miało być miło, a było trochę mniej miło. Jeszcze raz Graszka szybko do zdrowia wróciła. Lecimy dalej na Poznań.